Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, oto kolejny odcinek kariery zawodnika i czas na ostatni mecz w grudniu. I tak w ogóle dajcie znać w komentarzach, jakie odcinki bardziej wam pasują. Takie dłuższe, jak były na początku powyżej 10 minut, czy może takie krótsze, jak był ostatnio. Ostatnio było 6 minut, coś tam, coś tam. Tu i tu są 3 mecze i różnią się głównie tym, że w tych krótszych wycinam więcej menu, nie pokazuję większości treningów, tylko jak jest jakiś znaczący awans overallu czy coś takiego. I wydaje mi się, że to jest lepsza opcja, no ale nie wiem, jak wolicie oglądać. Piszcie w komentarzach. Chudy podał, strzał i w końcu jakiś celny. Rzut rożny jeszcze z tego będzie. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Uwaga, uwaga, dośrodkowanie. Chudy próba z główki, ale nic z tego. Tak sobie jeszcze rozmyślałem nad waszymi komentarzami i tym transferem. Chcieliście, żebym wniósł prośbę o transfer. I tak pewnie ofertę dostanę, ale jeśli do połowy okna transferowego żadnych ofert nie będzie, to wniosę tą prośbę o transfer. Tak sobie to założyłem i w sumie fabularnie możemy to założyć tak, no bo przecież ta nasza gwiazda jest już stara jak na piłkarza. 21 lat ma, no to początku, wiek dla początkującego piłkarza no nie jest za bardzo, więc możemy założyć, że Chudy już właśnie ma kontuzję. Już wcześniej grał w tym klubie, nie wiem, w jakichś juniorach, czy po prostu grał i my teraz po prostu dołączamy do jego historii, jak nagle jakiegoś olśnienia dostał i zaczyna grać coraz lepiej. O, tak sobie to możemy rozkminić ewentualnie. O, ciekawe, jak poważna będzie ta kontuzja. Na razie z boiska nie muszę schodzić. Zobaczymy, jeszcze jakaś akcja w naszym wykonaniu będzie. Podanie do Chudego. Ten wyrzuca strzał z główki nad bramką. Pewnie mnie zdejmą teraz. Nie, nie zdjęli mnie, ciekawe. Ale kontuzja jest, to już raczej nie zejdzie. Chudy ledwo co stoi na nogach. Mamy doliczony czas. Ostatnia szansa na objęcie prowadzenia w tym meczu. I właśnie straciliśmy piłkę przez podanie do przeciwników. Chudemu na szczęście kontuzja minęła, ale to nie pozwoliło nam niestety i tak wygrać 0-0, bezbramkowy remis. No niestety, niestety. I zaczynamy okno transferowe. Oho, tu będzie awans na overall 80. Pięknie. Dobrze, Chudy rozpędza się, będzie okazja dla nas na bramkę. Wrzucił to przed pole karne, trochę jak średnio to wyszło. Tak średnio bym powiedział. Szansa i nic z tego. Ale to nie koniec akcji. Nie koniec, zabrał mi piłkę, fantastycznie. Strzelił i w boczną siatkę. No nie, no nie. Końcówka meczu, no nic się specjalnie nie działo, znowu będzie bezbramkowy remis. Tam w poprzednim meczu wyglądało to dość wyrównanie, większość gry toczyła się w środku pola i tak sobie na zmianę odbieraliśmy tą piłkę, taka bezsensowna kopanina. A teraz no oni są trochę lepsi, ale jakoś tam nam się udaje przetrwać i czasem jakąś akcję wyprowadzić, niekoniecznie zakończoną strzałem i tak to wychodzi bez sensu. Co ostatnia akcja? Nawet nie, koniec, znowu bez bramek. Słabe mecze dzisiaj nam wychodzą, niedobrze. O, był dobry strzał, ale no mam nadzieję, że ten mecz uratuje odcinek, bo aż głupio będzie wrzucić coś takiego, że wszystkie mecze 0-0. Ewentualnie zagramy czwarty może, no zobaczymy. No to była słaba wrzutka. Strasznie moi grają. Chyba rzeczywiście trzeba stąd odejść. Po tym meczu wnosimy prośbę o transfer. Akurat będzie połowa okna. I podanie do Chudego. Chudy z pierwszej piłki próbował uderzyć, ale zablokował to obrońca. Szansa, Chudy strzał zablokowany. No po co oni jeszcze do mnie podawali? Ja chyba nie prosiłem o podanie, no chyba że przypadkiem. Raczej kazałem im strzelać. No nie wiem, tam jakby ten co mi podał oddał strzał, to byłaby większa szansa na bramkę. Chudy teraz. Zablokowany strzał, będzie rzut rożny chyba. Nie będzie jednak. Dobra, to pociągnął mnie za koszulkę, tam powinna być główka ładna i bramka z tego, a to mi przeszkodził. Oho, teraz dobra szansa, Chudy i bramkarz bez problemów to łapie. No nie, chyba kolejny mecz 0-0 nam się szykuje, pół godziny jeszcze zostało, żeby to zmienić. O, dobre podanie do Chudego, teraz strzał i nic z tego, z pierwszej piłki próbowałem. Bo by mnie tam pewnie obrońca dogonił, jakbym próbował biec, był bardzo blisko. Dobitka też nic nie dała i bramkarz wznowi grę.
Oj, kolejna okazja była, że drożny jeszcze. Być dla nas ostatnia nadzieja? Nie no, może jeszcze nie, jeszcze jakaś akcja powinna się udać, ale może z tego rzutu rożnego się uda, a może, może nie. Chudy dogoni, nie dogoni. Ostatnia szansa. Trzeba to dobrze rozegrać, ale tam porobił główką, pokiwał i ten strzał, no niecelny. No niecelny i to jest koniec, bramkarz wybije. I wszystkie trzy mecze 0 do 0. Ciekawe jak bardzo w lidze spadliśmy. A już tak dobrze było, zaczynaliśmy wygrywać, było fajnie. Trzeba stąd odejść i chyba grać w Europie, nie? Na tym najwyższym poziomie. Zobaczymy. Wnosimy teraz prośbę o transfer. Czy jeszcze w tym odcinku nam się uda dostać jakąś ofertę? Zobaczymy. Myślę, że nie, myślę, że nie. Ale kto wie. Gdzie to się robiło? O, to jest pytanie. Zrobię sobie jeszcze trening. Najpierw. No, w połowie drogi, prawie do overall 81 jesteśmy. Moje działania chyba tu będzie. Poproś o transfer. Okej. No i żadnych ofert jeszcze nie było. I tak ten ostatni mecz był chyba najlepszy, najwięcej się tam działo. Także jak wygląda w ogóle sezon? W styczniu było dużo meczy. No tu nie będzie dużo wolnego. Kurczę, myślałem, że sobie zaczniemy i to będzie nasz mecz pożegnalny, ale myślę, że tu jeszcze nie zdążymy odejść. Chociaż kto wie, kto wie. No styczeń jest długi. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trochę słabo było, trochę słabo, bezbramkowe same mecze. Zapraszam was również na mojego Twitcha, gdzie gramy sobie futa i jak się zbierze więcej ludzi, żeby ten czat był tak w miarę aktywny, zaczniemy sobie jakąś karierę interaktywną, żebyście wy też mieli wpływ na to. Także no, dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.